Zapraszam pana profesora Stanisława Piątka. Pan profesor wygłosi referat na temat blaski i cieni stanowienia i stosowania publicznego prawa gospodarczego. Dziękuję bardzo. Zacznę tradycyjnie. Szanowny jubilacie, drogi Stanisławie, bardzo się cieszę. Jestem zaszczycony, że w tak uroczystym dniu mogę powiedzieć tutaj parę słów. Będę się starał nie nadużyć cierpliwości państwa i nie nadwątlić sił jubilata zbyt długim przemówieniem. Chciałbym nawiązać do kilku lat naszej współpracy w ramach Rady Legislacyjnej, która wtedy pracowała pod kierownictwem profesora Cola. Wtedy jeszcze pan profesor zajmował się głównie publicznym prawem gospodarczym i tak dostawaliśmy te ustawy z tego zakresu do zaopiniowania i bardzo wiele się dzięki współpracy z panem profesorem nauczyłem. Muszę powiedzieć, że to był bardzo owocny okres. Taka konferencja jak ta dzisiaj skłania do takich porównań i ocen sięgających w przeszłość, do okresu, w którym kształtował się nasz system, jeszcze nawet przed akcesją do Unii, bo wydaje mi się, że lepiej dzięki temu można ocenić sytuację, w jakiej się obecnie znajdujemy. Oczywiście mamy tutaj teraz, dzisiaj mamy skłonność do tego, żeby patrzeć, jak to się zmienia w ostatnich latach, no ze względu na te napięcia, które się pojawiają, ale wydaje mi się, że warto popatrzeć również bardziej odległą przeszłość. Ja oczywiście nie prowadzę tutaj jakichś bardzo szerokich badań, ale staram się dosyć dokładnie obserwować sytuację w kilku dziedzinach. Telekomunikacja, media, niektóre sektory infrastrukturalne. I choć to pole obserwacji jest stosunkowo wąskie, to wydaje mi się, że można sformułować pewne ogólniejsze wnioski. Oczywiście na stan publicznego prawa gospodarczego mają wpływ różne fazy regulacji, to znaczy wypracowanie pewnych koncepcji, przygotowanie projektu, to jak toczą się prace parlamentarne, jak to jest stosowane przez organy administracji i sądy. I bywa przecież tak, że bardzo dobre rozwiązania są wykoślawiane na etapie praktyki. Są takie rozwiązania, które są praktycznie martwe, to znaczy bardzo ładnie wyglądają, jak czytam niektóre przepisy prawa przedsiębiorców, te o tak szeroko reklamowanych zasadach tego aktu, to mam wrażenie, że to są przepisy, które pozostaną martwe. I bywa również tak, że przepis marny dzięki roztropności administracji, czasami dzięki roztropności sądów, zupełnie nieźle sprawuje się w praktyce. Także ten obraz moim zdaniem nie jest taki prosty. Nie zawsze jest tak, że to, co ustawodawca postanowił napisać, znajduje pełne odzwierciedlenie w praktyce. Ponieważ przez właściwie całe moje życie zawodowe obracałem się w środowisku nieprawniczym, Wydziału Zarządzania, bo jestem z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i w takim bezpośrednim kontakcie z praktyką, to mam pewną skłonność do poszukiwania pewnych takich nienormatywnych kryteriów oceny prawa. Oceny prawa jako środka oddziaływania na zachowania przedsiębiorców, konsumentów, na administrację gospodarczą. Mam nadzieję, że państwo wybaczycie mi takie bardziej instrumentalne podejście. Ono może nie w obszarze gospodarki jest bardziej uzasadnione niż w innych obszarach, tam gdzie podstawowe wartości są istotne i tak dalej, ale prawo jest niewątpliwie jednym z czynników kształtujących sytuację gospodarczą, kształtujących skłonność do inwestycji, kształtujących poziom ryzyka, niepewności. Obecnie jest tak, że tym bardzo dobrym czynnikiem, bardzo korzystnym jest ogólna koniunktura gospodarcza. Niewątpliwie ta koniunktura gospodarcza bardzo sprzyja obecnym władzom i to powinno generalnie sprzyjać podejmowaniu działalności gospodarczej. Dlatego są pewne badania, które pokazują, że system instytucjonalny, system regulacyjny ma bardzo istotny wpływ na ocenę tej sytuacji gospodarczej. Takie niedawne badanie Ernst & Young prowadzone wśród przedsiębiorców zagranicznych dotyczyło różnych czynników ryzyka dla przedsiębiorców w Polsce i charakterystyczne, że jako czynniki największego ryzyka wskazano niestabilne otoczenie polityczne, nieprzewidywalne otoczenie regulacyjne. To bardzo mocno podkreślano, a kilka ostatnich wyczynów władzy na pewno pogłębiło tylko to podejście. Restrykcyjne podejście władz podatkowych, nieprzejrzyste zasady zachęt rządowych i co charakterystyczne, gorsze oceny pochodziły od przedsiębiorców zagranicznych prowadzących już działalność w Polsce niż od tych, którzy jeszcze nie mają doświadczeń praktycznych. Czyli wniosek jest taki, jak
tu zainwestują i doświadczą tych praktycznych uwarunkowań, to ich ocena znacznie się pogarsza niż wtedy, gdy te oceny pochodzą z drugiej ręki. To wszystko powoduje, że stan prawa i jego stosowania może być czynnikiem oddziaływującym negatywnie na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Charakterystyczne, że w takich innych badaniach prowadzonych przez niemiecką Izbę Handlową z udziałem ponad 1000 przedsiębiorców, o ile w latach 2013-2015 Polska była liderem rankingu państw Europy Środkowej i Wschodniej, jeżeli chodzi o ocenę atrakcyjności inwestycyjnej, to w latach 2016-2018 wyprzedziły nas Czechy, a w roku 2019 po raz pierwszy znaleźliśmy się dopiero na trzecim miejscu. To wskazuje, że pewne negatywne zjawiska narastają. Pytanie, czy te negatywne zjawiska są wynikiem zmiany reguł, czy naruszania obowiązujących reguł, bo to jest też możliwe. Jeżeli patrzę na ten cały proces, jakby no, taki technologiczny, przepraszam za sformułowanie, ono się obecnie niedobrze kojarzy, ale w którym kształtuje się prawo, którym ono jest, te projekty są przygotowywane, uchwalane i tak dalej, to wydaje mi się, że ta kuchnia legislacyjna, to znaczy reguły, wyglądają dość stabilnie i dość solidnie. To znaczy, jeżeli popatrzeć na reguły, obowiązujące reguły dotyczące przygotowania projektów aktów normatywnych, w szczególności ustaw, jeżeli popatrzeć to, co jest w zasadach techniki prawodawczej, co jest w wymaganiach dotyczących konsultacji, opracowań pomocniczych, dobrych praktykach legislacyjnych, tych różnych dokumentach i tak dalej, to zasługuje na pozytywną ocenę. Dosyć wysoka jest przejrzystość procesu prawotwórczego, jeżeli patrzymy na tą część konsultacji, uzgodnień. Natomiast praktyka wygląda już nieco gorzej. Tutaj tylko przyłączę się do tego, co mówiła pani profesor Lipowicz, że no, jest wiele zjawisk niepokojących. Oczywiście takie drobiazgi jak rezygnowanie z przygotowania założeń do projektów ustaw, dawniej częściej było stosowane, to pozwoliło wielokrotnie wyeliminować błędne rozwiązania. To nadużywanie inicjatywy poselskiej dla przepychania przez parlament projektów przygotowanych w ministerstwach właśnie tylko po to, aby ominąć konsultacje uzgodnienia resortowe i uniknąć dyskusji nad tymi rozwiązaniami, to jest fatalna praktyka. No, niestety liczne są przykłady czysto formalnego, powierzchownego uzasadnienia projektów. Zadziwiająco powierzchowne są niektóre oceny skutków regulacji. Nie tylko na etapie przygotowania aktów wykonawczych, ale również w odniesieniu do projektów ustawowych. Także no, jest wiele negatywnych zjawisk. Patrząc tak trochę głębiej, to wydaje mi się, że jedną z przyczyn jest niesprzyjający pogłębionym analizom rozkład doświadczenia i kompetencji merytorycznych w służbie administracji. Otóż za przygotowanie projektów aktów prawnych i dokumentacji towarzyszącej, tych tak zwanych OSR-ów, odpowiedzialne są ministerstwa. Natomiast ta głębsza wiedza merytoryczna, tak jest przynajmniej w tych sektorach, które ja mogę obserwować, doświadczenie, pamięć instytucjonalna, bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami, doświadczenia z kontroli i tak dalej, jest w organach regulacyjnych, organach centralnych, a przepływ informacji i kompetencji między tymi dwoma szczeblami jest dość ograniczony. I co więcej, w ostatnim okresie widoczne są wyraźne napięcia i spory, nawet takie spory publicznie prezentowane między szczeblem ministerialnym, a tym szczeblem organów regulacyjnych. I to już znajduje publiczny wyraz. Ostatnio mieliśmy takie przykłady w sektorze telekomunikacji w związku z przygotowaniem sieci piątej generacji, czy w dziedzinie energetyki na tle dopłat do cen energii, dochodzi do rywalizacji, sporów o kompetencje, w których często regulatorzy muszą odwoływać się do unijnych regulacji chroniących ich samodzielność. Oczywiście w projekcie przygotowania, w całym procesie przygotowania projektów są widoczne również jasne punkty. Na jeden chciałem zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, że warto to podkreślić. Ja bardzo wysoko oceniam udział izb gospodarczych w procesie konsultowania projektów ustaw. W tych izbach gospodarczych zbudowano bardzo kompetentne zespoły i nawet jak często administracja gospodarcza daje absurdalnie krótkie terminy na przedstawienie uwag, to te uwagi są przedstawiane. I muszę powiedzieć, jak czasami próbuję ustalić, jakie są przesłanki jakichś rozwiązań, to sięgam głównie do tych materiałów. Oczywiście to jest tak, że te stanowiska przedstawiane w procesie konsultacyjnym muszą być odpowiednio filtrowane, bo to są stanowiska prezentowane w związku z określonymi interesami, ale te materiały są źródłem nieocenionej wiedzy, jeżeli chodzi o rzeczywisty efekt projektowanych rozwiązań, bo
Niestety na tym szczeblu ministerialnym nie zawsze rozeznanie dotyczących tych skutków jest prawidłowe. Oczywiście w obszarze publicznego prawa gospodarczego wszystko się zmieniło pod wpływem prawa Unii Europejskiej. Ten wpływ w obrębie prawa publicznego jest niezwykle silny, a bym powiedział, że w takich sektorach regulowanych, no jest ich szereg, kilka. Prawo unijne praktycznie wypełnia niemal cały obszar wymagający rozstrzygnięć materialno-prawnych i coraz częściej wchodzi również w procedury, egzekwowanie, karanie i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj jest bardzo silny ten wpływ. Oczywiście nie można powiedzieć, że ta technika legislacyjna stosowana w aktach unijnych nie rodzi problemów. Znaczy prawodawca unijny często w tych sektorach, które ja mogę obserwować, często przerzuca ciężar trudnych rozstrzygnięć na prawodawcę krajowego, a jednocześnie zastrzega sobie kompetencje do następczej weryfikacji tych rozstrzygnięć na podstawie takich ogólnych, kierunkowych przesłanek. Czasami jest dosyć trudno rozdzielić materię zawartą, tą, którą trzeba przenieść do prawa krajowego, która się pojawia w motywach tych dyrektyw i w ich przepisach. Dochodzą często trudności techniczne, niekiedy fatalna jakość tłumaczeń. Wydaje mi się, że ktoś powinien na to zwrócić uwagę. Tłumaczenie niektórych tych dyrektyw jest po prostu skandaliczne. Ale generalnie ta implementacja prawa unijnego się poprawia i po takim okresie, w którym liczba tych nieprawidłowych implementacji wyglądała na dość wysoką, to sytuacja uległa zdecydowanie wyraźnej poprawie. Jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Oczywiście ten wpływ prawa unijnego jest niezwykle korzystny, ale ten wpływ prawa unijnego należy odnotować jeszcze w jednym aspekcie. Otóż wydaje mi się, że nie mamy pełnego rozeznania, jak wielu problemów udało się uniknąć dzięki temu oddziaływaniu prawa unijnego. Znaczy, muszę powiedzieć, że jako prawnik użytkowy zdarzało mi się uczestniczyć w takich przedsięwzięciach, gdzie chodziło właśnie o pewne podejmowanych pod wpływem administracji gospodarczej, czasami pewnych grup przedsiębiorców, gdzie chodziło po prostu o pewne ograniczenia tej dosyć trudnej do wytrzymania konkurencji ze strony koncernów europejskich. I bardzo często na koniec tych prac jednak dochodziliśmy do wniosku, że tego się nie da zrobić po prostu w związku z prawem europejskim. Znaczy te projekty, a tych przedsięwzięć było stosunkowo dużo, tak jak mogę sobie to odtworzyć, to oddziaływanie prawa europejskiego w tym zakresie wydaje mi się, że ma naprawdę bardzo pozytywny efekt. Generalnie bym powiedział tak. Nie będę się dłużej zatrzymywał nad procesem legislacyjnym w parlamencie, bo to naprawdę budzi bardzo wiele zastrzeżeń. Nie sądzę, aby jakimś rozwiązaniem, które mogłoby poprawić sytuację, jest wyeliminowanie różnych wyjątków, odstęp od standardowych procedur, które pierwotnie miały uelastycznić ten proces, uwzględnienie przypadków wyjątkowych i nietypowych, bo to nie te wyjątki i nie te furtki są problemem, ale ich nadużywanie w sytuacjach, których to nie jest uzasadnione i pani profesor Lipowicz o tym mówiła. Generalnie uważam, że bardzo poprawiła się sytuacja w fazie stosowania prawa, to znaczy to jest oczywiście wypadkowa stanu tego prawa, kultury prawnej, stanu administracji gospodarczej, służby cywilnej, jeżeli jeszcze istnieje. Jeżeli chodzi o takie blaski, to muszę odnotować, że w tych dziedzinach, które obserwuję, bardzo podnosi się poziom orzecznictwa administracyjnego, jakości tych decyzji. Ogromne znaczenie ma tutaj wpływ organów regulacyjnych, współpraca z organami regulacyjnymi na poziomie unijnym. Te sieci współpracy pozwalają na przenikanie najlepszych praktyk regulacyjnych, korzystanie z doświadczeń regulatorów o wiele bogatszej praktyce. Także generalnie kompetencje regulatorów sektorowych niewątpliwie wzrosły. I pozytywnie oceniam również zmiany dotyczące stosowania tego publicznego prawa gospodarczego przez sądy powszechne, sądy administracyjne, sąd ochrony konkurencji konsumentów, które musiały się na początku tego okresu zmierzyć z trudnymi zagadnieniami ekonomicznymi i finansowymi. W początkowym okresie było tak, że po wdrożeniu tych nowych rozwiązań w zakresie telekomunikacji, kolejnictwa, energetyki,
można było obserwować taką ucieczkę sądów od kwestii ekonomicznych, technologicznych, wymagających oceny prawnej. Znaczy sądy starały się, jak tylko się dało, uciec do rozstrzygnięcia od kwestii materialno-prawnych i oprzeć to rozstrzygnięcie na gruncie proceduralnym, co często prowadziło do dosyć losowych rozwiązań. Znaczy sprawy się przegrywało albo wygrywało nie ze względów merytorycznych, tylko ze względów proceduralnych, bo sąd bronił się rękami i nogami przed rozstrzygnięciem merytorycznym, tylko szukał pretekstu, żeby rozstrzygnąć to na gruncie proceduralnym. To miało niekorzystny wpływ, ale sytuacja zdecydowanie się poprawiła. Także oczywiście w tej fazie stosowania prawa jest jeszcze wiele słabości, to znaczy takie niewolnicze przywiązanie do wykładni językowej, obawa przed stosowaniem innych metod, niechęć do podejmowania jakiegokolwiek ryzyka wykładni przychylnej dla przedsiębiorcy, takie fasadowe nieco starania ustawodawcy dotyczące domniemania uczciwości przedsiębiorcy, rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, nieodstępowania od utrwalonej praktyki, to wszystko ma bardzo ograniczony wpływ na stosowanie prawa przez organy konkurencji, ponieważ widzę, że praktycznie zaczynam przekraczać już czas, więc pozwolę sobie tylko na koniec wyrazić takie przekonanie, że w obszarze publicznego prawa gospodarczego odwrócenie tych negatywnych tendencji będzie dużo łatwiejsze niż w obszarze prawa ustrojowego. To, o czym tutaj mówiliśmy. Tutaj raczej moim zdaniem negatywne zjawiska są wynikiem odstępstwa od stosowania obowiązujących reguł niż deformacji tych reguł. To, co możemy gdzieś obserwować. I pozwolę sobie na koniec powiedzieć coś takiego, że mam nadzieję, że jak spotkamy się na jubileuszu 80-lecia profesora Biernata, to ten bilans dotyczący jasnych i słabszych punktów w obszarze publicznego prawa gospodarczego będzie korzystniejszy niż obecnie. Dziękuję bardzo.